Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Wykresem funkcji kwadratowej f od x równej x kwadrat minus 6x minus 3 jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych. Tutaj musimy znaleźć wierzchołek paraboli. Przypomnijmy, wierzchołek paraboli ma współrzędne p i q. No i wzór na p to było minus b przez 2a, a wzór na q to jest albo minus delta przez 4a, lub można też to policzyć jako wartość funkcji dla argumentu p, czyli f od p. Zacznijmy od policzenia p. Wypiszmy sobie współczynniki. A to jest to, co stoi przy x kwadrat, czyli a to 1. B to jest to, co stoi przy x, czyli minus 6. C to jest to, co stoi jako wyraz wolny, czyli minus 3. Czyli nasze p to jest minus b, czyli minus minus 6, czyli 6 przez 2a, czyli przez 2 razy 1. Mamy 6 przez 2, czyli 3. A nasze q to jest albo minus delta przez 4a. No to musimy szybko deltę policzyć. Delta to jest b kwadrat minus 4ac. Czyli u nas to jest minus 6 do kwadratu, odjąć 4 razy 1 razy minus 3, czyli mamy 36 dodać 12, czyli 48. Wtedy nasze q to będzie minus delta, czyli minus 48 przez 4a, czyli przez 4 razy 1, czyli minus 48 przez 4, czyli mamy minus 12. Czyli punkt o współrzędnych, zobaczmy, p to 3, i q to minus 12. Jest taka odpowiedź, to jest c. I teraz zobaczcie, q można jeszcze alternatywnie policzyć jako f od p, czyli wartość funkcji dla argumentu 3, czyli za x stawiam 3, mam 3 do kwadratu, odjąć 6 razy 3 minus 3, czyli mamy 9, tutaj mamy minus 6 razy 3, czyli minus 18 i jeszcze minus 3. No to 9 odjąć 18 to jest minus 9, odjąć 3 to jest minus 12, też się zgadza. Odpowiedź C.